Drugie to jest słynna tęcza. Tęcza nie była na trasie marszu, także nie było żadnego obowiązku, żebyśmy ją chronili, bo to było tak samo absurdalne wymaganie od nas, jak na przykład to, że nie, tego dnia nie kontrolowaliśmy pasażerów tramwajów, żeby nie jeździli na gawę. Co mnie to obchodzi? Nie pilnowali. Tęcza płonęła kilka razy wcześniej. Tym razem miała być niepalna. Czyli znowu ktoś ukradł publiczne pieniądze na tą fanaberię, a spaliła się. I już. Kto ją spalił, nie wiem. Mnie tam nie było. Ja tam tej tęczy nie żałuję i mam ją w nosie. Ponadto muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli w stolicy państwa, która tam wydała papieża Polaka, na Placu Zbawiciela, naprzeciwko kościoła, stoi coś takiego i episkopat polski nic, to mogę śmiało powiedzieć, że jest banda idiotów albo zdrajców. Bo naszym obowiązkiem nie jest to, żebyśmy tęczy pilnowali. Naszym celem nie jest to, żeby ją podpalać, ale skoro to jest jasny symbol określonej międzynarodówki politycznej i nasz episkopat to jedynie co tam potrafi, to uspokajać i przepraszać i ewentualnie całować się w policzki z agentami Putina przebranymi na razie w sutanny udających duchownych, to znaczy, że jesteśmy samotni jak te dzieci we mgle, moi drodzy. No, czy mi jest przykro? No, przykro mi, gdybym był młodszy, tam się denerwował, ale człowiek ma swoje lata, już nie jednych łajdaków na oczy widział, to przyjmuję to z dobrodziejstwem inwentarza. My jesteśmy źli, bo tęcza spłonęła. Podkreślam, nie żałuję, mam to w nosie, dlaczego uważam tęczę za złowrogi symbol. Nie dla, od razu powiem, mnie prywatnie Mariana Kowalskiego nie interesuje, co kto z kim wyprawia w pościeli. Jak dorośli ludzie się dobrze bawią, to tylko się z tego cieszyć. Ale jeżeli z tego robi się ideę polityczną i to do tego ideę polityczną, która marginalizuje innych ludzi, to jest bardzo źle. Bo tęcza nie jest symbolem tak naprawdę żadnych homoseksualistów, bo ja nikogo, podkreślam, nie pytam, co kto robi z kim w sypialni. Mnie to nie interesuje i już. Ale to jest symbol międzynarodówki politycznej o charakterze terrorystycznym, która osiąga wpływy polityczne szantażem, groźbą, prośbą, zdobywaniem wpływów w mediach. I stała się pewną siłą polityczną, która kiedyś tam straszono masonami, Żydami, tam różnymi historiami. Teraz mamy nową międzynarodówkę, tak zwaną gejowską. Nie wiadomo, czy oni naprawdę tam te swoje cuda wyprawiają, czy nie, ale tutaj na nich nic złego nie wolno powiedzieć. Ja na nich złego powiedzieć mogę wiele, bo nie uważam wcale, żeby prawda, to, jak kto się zachowuje w sypialni, było programem politycznym. Bo jakbyśmy zaczęli z tego robić programy polityczne, to byśmy mieli znowu w Sejmie Polskim ze 30 partii, jak na początku lat 90. i dopiero by się zaczęło dziać. Także to jest dla mnie bardzo rzecz niepokojąca. Uważam to za szczytową głupotę, robienie z tego wielkiego halo, z tej tęczy i z tego ruchu gejowskiego. I już.